Pielęgnowanie drzewostanów, trzebieże podkrzesywanie i wprowadzanie podszytów. Drzewostan po okresie młodocianym obejmującym lata uprawy i młodnika, to jest po około 20-30 latach, wchodzi w stadium najintensywniejszego rozwoju. Jest to okres dojrzewania drzewostanu. Duże przyrosty wysokości i grubości poszczególnych drzew są powodem szybkich zmian we wzajemnym stosunku sąsiadujących drzew, konkurencji o przestrzeń życiową i miejsce biosocjalne w drzewostanie. Wyraźnie zaznacza i nasila się proces naturalnego wydzielania się drzew. Realizujący się w tym stadium rozwojowym dobór naturalny faworyzuje osobniki najsilniejsze, najlepiej przystosowane do lokalnych warunków siedliska. Nie zawsze jest to zgodne z intencjami i założeniami właściciela lasu co do jakości drzewostanu dojrzałego. Naturalne wydzielanie się słabszych drzew na korzyść drzew silniejszych nie zabezpiecza bytu drzewom cenniejszym. Pozostawać będą zawsze drzewa o silniejszej koronie, słabo oczyszczające strzałę, dające drewno sękate i gorszej jakości technicznej. W tym samym czasie w ich otoczeniu będą ginąć drzewa obdarzone lepszymi właściwościami, jakkolwiek nie najsilniejsze, lecz mogące być producentem cennego materiału drzewnego i stanowić źródło znacznych korzyści ekonomicznych dla właściciela lasu. Aby zapobiec takiemu rozwojowi drzewostanu, niezbędna jest ingerencja człowieka, wyprzedzająca i korygująca proces naturalnego wydzielania się drzew. Cięcia pielęgnacyjne prowadzone w fazie najintensywniejszego rozwoju drzewostanu noszą nazwę trzebieży wczesnych. Ten okres właśnie wymaga od właściciela lasu i wykonawcy zabiegu szczególnej opieki, uwagi i precyzji wykonania prac. Celem trzebieży wczesnych jest doprowadzenie drzewostanu dojrzewającego do etapu drzewostanu dojrzałego, to jest do 40-50 roku życia lasu. W lesie gospodarczym, pielęgnowanym z myślą o wyhodowaniu drzew dających wysokiej jakości drewno, wykonujemy trzebież selekcyjną. Polega ona na wyborze spośród drzew górnej warstwy drzewostanu, charakteryzujących się dobrą jakością pnia i regularnie ukształtowaną koroną. Drzewa takie nazywamy drzewami dorodnymi. Stanowią one potencjalną elitę drzewostanu. Ich orientacyjna liczba zależy od gatunku i siedliska. Wynosi ona w granicach 200-800, a najczęściej 400-600 sztuk drzew na 1 hektar. Rozmieszczenie tych drzew nie musi być schematyczne i równomierne. Trzebieże bowiem mają za zadanie również podniesienie odporności drzewostanu na niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych, wiatr i śnieg. Dlatego też w trakcie ich wyznaczania należy popierać oprócz pojedynczych drzew również naturalne biogrupy. Podstawową czynnością przygotowującą drzewostan do wykonania w nim trzebieży selekcyjnej jest wyznaczenie drzew dorodnych, a następnie drzew szkodliwych. Za drzewa szkodliwe uznaje się te, które przeszkadzają drzewom dorodnym, hamują ich rozwój, stanowią zagrożenie sanitarne dla drzewostanu. Za drzewa szkodliwe nie należy uznawać wszystkich drzew wadliwie ukształtowanych, bowiem mogą one spełniać inne pożyteczne funkcje w drzewostanie, pod warunkiem, że nie zakłócają normalnego rozwoju drzewom dorodnym. Wyznaczenia trzebieży powinien dokonać leśnik na zlecenie właściciela lasu lub sam właściciel, ale w takim przypadku przed wykonaniem trzebieży prawidłowość wyznaczenia drzew powinien sprawdzić miejscowy leśniczy lub inny leśnik w ramach nadzoru, bezpłatnie.
Odrębnego podejścia wymaga obrzeże lasu na granicy z przestrzenią otwartą. Tu na pasie szerokości 30 do 50 metrów, jeżeli wielkość kompleksu leśnego na to pozwala, pozostawiamy jako pożyteczne drzewa o wybitnie silniejszym rozwoju korony i systemu korzeniowego, z rosnącymi w dole drzewostanu krzewami. Stanowić one będą osłonę wnętrza drzewostanu przed silnymi wiatrami. Po wyznaczeniu trzebieży przystępujemy do jej wykonania. Wykonanie trzebieży polega na usunięciu wcześniej wyznaczonych drzew szkodliwych. Ścinkę drzew wykonuje się przy użyciu pilarek łańcuchowych oraz sprzętu pomocniczego, przy zachowaniu szczególnej ostrożności. Trzebieże wczesne z uwagi na duże zagęszczenie drzew wymagają dużej koncentracji wykonującego ścinkę, znajomości podstawowych zasad BHP i stosowania sprzętu ochrony osobistej. Ścinkę drzew należy prowadzić przy udziale pomocnika lub innej osoby wykonującej pracę na tej samej powierzchni. Najwłaściwszym rozwiązaniem byłoby zlecenie wykonania trzebieży bezpośrednio wyspecjalizowanym zakładom usług leśnych lub nadleśnictwu. Najkorzystniejsze okresy wykonywania trzebieży. W drzewostanach sosnowych od połowy lipca do końca maja następnego roku. W drzewostanach jodłowych i świerkowych od początku sierpnia do końca kwietnia. W drzewostanach modrzewiowych od początku października do końca kwietnia. W drzewostanach liściastych od początku września do końca kwietnia. W drzewostanach opanowanych przez hubę korzeniową cięcia należy wykonywać wyłącznie w okresie zimowym lub wczesnowiosennym. Zabieg trzebieżowy należy powtarzać co 4 do 7 lat, tym częściej im żyźniejsze jest siedlisko i bogatszy skład gatunkowy. Z uwagi na duże zagrożenie drzewostanów na gruntach porolnych przez hubę korzeniową zaleca się smarowanie pniaków po ściętych drzewach biopreparatem Flebia gigantea. W drzewostanach negatywnych na gruntach porolnych, zaniedbanych o niskiej jakości hodowlanej, nie prowadzi się typowej trzebieży selekcyjnej i nie wyznacza się drzew dorodnych. Zabieg jest dużo prostszy i polega na w miarę równomiernym przerzedzaniu drzewostanu, a jego celem jest wyłącznie wzmożenie odporności na szkodliwe działanie czynników atmosferycznych, patogenicznych grzybów i owadów. Trzebieże późne. W okresie zwolnienia tempa wzrostu drzew na wysokość w wieku 40-60 lat drzewostany wchodzą w stadium drągowiny. Drzewa dorodne z poprzedniego zabiegu trzebieży wczesnych ugruntowały swoją pozycję w drzewostanie i następuje czas na kolejne cięcia pielęgnacyjne noszące nazwę trzebieży późnych. Celem trzebieży późnych jest doprowadzenie drzewostanu do etapu finalnego, jakim jest drzewostan dojrzały do wyrębu. Obowiązuje nadal zasada trzebieży selekcyjnej, jednak w trzebieżach późnych przybiera ona bardziej charakter selekcji negatywnej. Eliminuje się osobniki zahamowane w rozwoju, słabo przyrastające, wyprzedzając proces naturalnego wydzielania się tych drzew i uzyskując w ten sposób określoną masę drewna, stanowiącą poważny dochód ekonomiczny. Ponieważ w okresie trzebieży późnych z pozyskanego drewna można uzyskać cenniejsze sortymenty niż z trzebieży wczesnych, właściciel lasu, kierując się chęcią doraźnego zysku, może pokusić się na wycięcie drzew pożytecznych, czy wręcz dorodnych. Prowadzi to w sposób prosty do dewastacji drzewostanu i w efekcie zamiast drzewostanu dojrzałego do wyrębu, gdzie liczba drzew dorodnych powinna wynosić około 100-500 sztuk na 1 hektar, uzyskujemy drzewostan o cechach negatywu. W czasie wyznaczania trzebieży późnych korygujemy w miarę potrzeby liczbę i rozmieszczenie drzew dorodnych, zwracając również uwagę na rozwój dolnego piętra w drzewostanie, pojawiające się odnowienia naturalne. W dalszym ciągu kształtujemy obrzeże drzewostanu, pielęgnując jego wiatrochronny charakter. Okres nawrotu cięć w trzebieżach późnych jest dłuższy i wynosi w miarę potrzeb
8 do 10 lat. Nasilanie cięć w trzewierzach późnych powinno mieć charakter słaby lub umiarkowany, to znaczy, że pobór masy nie powinien przekroczyć 15%. Wprowadzanie podszytów. Prowadzenie trzewierzy można połączyć z wprowadzeniem podszytów i dolnego piętra w drzewostanie. Podszyty, szczególnie na siedliskach borowych, pełnią rolę pielęgnacyjną zarówno w stosunku do gleby, jak i drzewostanu. Podszyt jest to dolna warstwa drzewostanu mająca najczęściej formę krzewiastą, pomimo że tworzą ją zarówno krzewy, jak i gatunki drzewiaste. Warstwa ta spełnia w drzewostanie ważną rolę, zwłaszcza w jednogatunkowych borach sosnowych. Przez opad liści wzbogaca ściółkę leśną i przyspiesza jej rozkład. Wpływa na mikroklimat wnętrza lasu, podnosi odporność biologiczną lasu. Często przy większym prześwietleniu drzewostanu głównego podszytowe gatunki drzewiaste wchodzą w drugie piętro drzewostanu, wpływając korzystnie na oczyszczanie się drzew, a tym samym podnosząc jakość surowca drzewnego. Do najczęściej stosowanych gatunków krzewów wprowadzanych jako podszyt należą róża dzika i fałdzistolistna, kruszyna, głuk, bezczarny i koralowy, trzmielina, a z gatunków drzewiastych lipa, grab, dąb bezszypułkowy, olsza szara, buk, świerk, klon, jarzębina. Na siedliskach zasobniejszych warstwa podszytowa tworzy się samorzutnie w miarę przerzedzania drzewostanu głównego. Na słabszych siedliskach wprowadzanie podszytów odbywa się przez sadzenie drzew i krzewów pod drzewostanem. Najwłaściwszym czasem dla wprowadzania podszytów jest okres po ostatniej trzewierzy wczesnej lub pierwszej trzewierzy późnej. Glebę pod drzewostanem przygotowuje się jesienią roku poprzedzającego sadzenie w pasy lub talerze. W miarę możliwości przy przygotowaniu gleby należy unikać uszkadzania systemów korzeniowych rosnących drzew. Ma to szczególnie duże znaczenie w drzewostanach na gruntach porolnych zagrożonych chubą korzeniową. Glebę przygotowuje się ręcznie lub przy użyciu lekkich pługów. Liczba wysadzanych sadzonek w podszytach powinna wynosić 2-3 tysiące sztuk na hektar w formie kęp i płatów, wykorzystując mikrosiedliska. Na siedliskach rzeźniejszych, gdzie istnieją duże szanse na wytworzenie drugiego piętra drzewostanu, wprowadza się 4-6 tysięcy sztuk sadzonek na hektar. Sadzenie powinno być szczególnie staranne. Należy używać wyrośniętych 2-3-4-latek pierwszej klasy jakości. Sadzenie podszytów należy wykonywać wczesną wiosną, najwcześniej jak to tylko możliwe. W praktyce stosowane są również metody sztucznego podsiewu nasion gatunków podszytowych pod drzewostanem. Dość kosztowne i pracochłonne działania związane z wprowadzaniem podszytów i podsadzeń mogą zostać całkowicie zniweczone przez zwierzynę płową lub w przypadku podsiewu żołędziami czy kasztanowcem przez dziki. Dlatego też wprowadzanie podszytów najczęściej łączy się z jednoczesną ochroną sadzonek przed zwierzyną. W przypadku występowania dużej populacji dzików podsiewy nie mają ekonomicznego uzasadnienia. Również grodzenie kęp lub płatów podszytów jest zabiegiem kosztownym. Podkrzesywanie. Podkrzesywanie drzew w drzewostanach ma za zadanie przyspieszenie oczyszczania się pni z gałęzi, a jego efektem jest uzyskanie drewna bezsęcznego w najcenniejszej części odziomkowej pnia w wieku dojrzałości technicznej drzewostanu. Podkrzesywanie drzew jest zabiegiem wykonywanym w młodym wieku, często przy pierwszym zabiegu trzebieży wczesnych lub ostatnim czyszczeń późnych, to jest w około 20 roku życia drzewa. Zabieg ten powinien być stosowany w drzewostanach rosnących na dobrych siedliskach. Dla sosny pierwsza i druga klasa bonitacji. Podkrzesywanie najwartościowszych drzew do wysokości 3 metrów w pierwszej trzewierzy wczesnej może stanowić jednocześnie trwały sposób oznaczenia drzew dorodnych. Podkrzesywanie wszystkich drzew w drzewostanie nie ma uzasadnienia. Z innych gatunków niż sosna podkrzesywanie można stosować dla daglezji, dębu, świerka, wrzozy i topoli. U sosny i świerka ograniczamy się do podkrzesywania gałęzi i sęków, tylców, martwych. Przy gatunkach iglastych i liściastych podkrzesanie prowadzimy równo z korą pnia.
Do podkrzesywania drzew należy używać różnego rodzaju pił. Nie wolno podkrzesywać, uderzając gałęzie tasakami, siekierami i tym podobne. Należy pamiętać, że zabieg podkrzesywania drzew jest pracochłonny, a co za tym idzie kosztowny. W każdym więc przypadku powinien być przeanalizowany pod względem ekonomicznej zasadności jego wykonania.